pewnie wiecie, że spędziłem prawie moje całe życie w Stanach. I jak studiowałem, to pracowałem jako kasjer na stacji benzynowej. I jak skończyłem studia, to pracowałem w call center, tak chyba się mówi w polsku. A potem później pracowałem jako sprzedawca. I kilka razy mi się zdarzyło, że ktoś mnie zapytał z Polski oczywiście, hej, czemu jak skończyłeś studia, zaczęłaś pracować w call centerze? Czemu nie znalazłeś pracę w korpo? I mi się wydaje, że ludzie w Polsce myślą, że w Stanach mamy tyle samo prac korpo jak w Polsce, ale mi się wydaje, że tych prac już nie ma. I oczywiście może w Nowym Jorku, albo może w Silicon Valley, albo gdzieś tam. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że mi się wydaje, że Amerykanie nie pracują w korporacjach tak samo, jak Polacy pracują w korporacjach. I dlatego w dzisiejszym odcinku chciałem wam powiedzieć, jakie są 25 najbardziej popularne albo najbardziej typowe prace w Stanach. Czytałem kilka artykułów na ten temat, ale wybrałem ten artykuł, który jest na stronie indeed.com i się nazywa 25 Most Common Jobs in America. To pierwsza, najbardziej typowa praca w Stanach, to jest cashier. I cashier to jest kasjer oczywiście. I tutaj oni napisali, ile ci ludzie zarabiają na godzinę. I to jest bardzo typowe w Stanach, że albo się dowiesz, ile zarabiasz co godzinę, albo ile zarabiasz przez cały rok. Prawie nigdy ludzie nie mówią, ile będziesz zarabiał, albo ile sam zarabiasz co tydzień, albo co miesiąc. I powiem tak, że to jest normalne, żebyś dostawał wypłatę co tydzień. To jest standardowe w Stanach, że albo dostajesz wypłatę co tydzień, albo co dwa tygodnie. Ale żebyś dostawał wypłatę co miesiąc, to jest bardzo, bardzo rzadkie. Może jak pracujesz dla siebie, albo pracujesz jako taki independent contractor, to znaczy, że jesteś firmą i pracujesz dla innej firmy, to wtedy może ci płacą co miesiąc. Ale to nie jest typowe. I jak się dowiedziałem, że dostajecie wypłatę co miesiąc w Polsce, to byłem w szoku. To było zaskakujące, że w Stanach chyba by była rewolucja, jakby ktoś tak chciał spróbować zrobić. I to jest chyba przez to, że większość ludzi w Stanach zarabia tak mało pieniędzy, że jakby nie dostali wypłatę co tydzień, to by nie mogli kupować jedzenia, albo by nie mogli zapłacić za inne wydatki. I też prawdopodobnie dużo ludzi to by wydali wszystkie pieniądze w ten pierwszy tydzień i potem im by nic nie zostało. Ogólnie ludzie w Stanach nie oszczędzają pieniędzy, bo nie mają wystarczająco pieniędzy, tylko mają długi. Długi pennies, am I right, huh? To napiszę tutaj na dole, ile ci ludzie zarabiają na godzinę i też napiszę, ile by zarobili, jakby pracowali 40 godzin co tydzień przez 4 tygodnie. Ale musicie wiedzieć, że w tej chwili w Stanach ludzie normalnie nie pracują 40 godzin, oni pracują 45 albo 50 albo 60 albo więcej. Jak chcesz mieć dobrą pracę, gdzie zarabiasz lepsze pieniądze, to gwarantuję, że nie będziesz mógł pracować 40 godzin. Żeby pracować 40 godzin w Stanach, to jest marzenie. To jest coś, co istniało dawniej. A w dzisiejszych czasach, niektóre prace ci mówią od razu, że minimum będziesz pracować 45 godzin co tydzień. I to jest normalne w Stanach, że musisz udowodnić, że twoja praca jest dla ciebie ważna, że zrobisz cokolwiek musisz, żeby być część tej firmy, że twoja praca to jest twoje życie, że twoja praca zawsze będzie numer jeden i twoje życie będzie numer dwa w Stanach. I niektórzy ludzie, którzy nie mogą pracować full time, to znaczy na pełny etat, to wtedy mają dwa albo trzy różne prace, żeby zarabiać więcej pieniędzy i wtedy oni pracują 50, 60, 70 godzin, może więcej. To wiem, że myślicie, że nadal jest American Dream, ale American Dream się skończył, nie wiem, 50 lat temu, 40 lat temu, może 30 lat temu i na pewno się skończył po kryzysie w roku 1700 i 1800. Teraz, jak jesteś zdolny,
masz dobrą edukację, jesteś sprytny, chcesz założyć swoją firmę i twoja praca będzie ważniejsza niż twoje życie, to wtedy będziesz miał American Dream. Ale jak chcesz sobie żyć tak normalnie, tak jak ludzie żyją w Europie, że po prostu twoje życie jest ważniejsze niż twoja praca i pracujesz 40 godzin co tydzień i masz wolne dni i tak dalej, to nie. Takie coś nie dostaniesz w Stanach, to wtedy to będzie The American Nightmare. Numer dwa to jest Food Preparation Worker i to jest ktoś, kto mniej więcej robi jedzenie. Numer trzy, Janitor. I janitor jest bardzo amerykańskie słowo i też kanadyjskie, bo w Anglii tego nie używają. Janitor jest ktoś, kto sprząta. Przeczytam wam, co tutaj pisze. A janitor cleans the space they're working in, such as a bathroom or hallway. They lock doors, take out garbage and recycling, and make repairs to toilets and appliances. To znaczy, że jak jest jakiś duży budynek przeważnie, jakaś szkoła, albo jakiś szpital na przykład, to są tacy ludzie, którzy tam pracują i oni czyszczą i naprawiają i dbają o budynek. To jest janitor. The American Dream, baby. I to jest śmieszne, że w Polsce Polacy tak uważają, tak... Ja jestem za dobry, żeby pracować jako kasjer. Ja jestem za dobry, żeby sprzątać, bo ja mam magister i ja zasługuję na lepsze rzeczy, a w Stanach to jest normalna praca. Numer 4. Bartender. Bartender to chyba po polsku jest barman. My nie mówimy barman, ok? Ja nie wiem, chyba nigdy w życiu nie słyszałem, że ktoś mówił barman. Się mówi bartender. I bartender jest dla facetów i dla kobiet. To jest bartender. Numer 5 to jest server. Server to jest kelner albo kelnerka. Dawniej mówiliśmy waiter i waitress, ale ileś tam lat temu my to zmieniliśmy na jedną nazwę, żeby było dla facetów i dla kobiet i teraz mówimy server. Numer 6 jest retail sales associate. Dla mnie retail sales associate i cashier jest prawie to samo. Retail po prostu znaczy sprzedaż. To znaczy taki normalny sprzedaż, powiedzmy w Biedronce albo w jakimkolwiek sklepie. Retail to jest sprzedaż i wholesale to jest hurt. Jak pracujesz w hurtowni, to jest wholesale i sprzedajesz większe ilości, to jest wholesale. Ale retail jest jak sprzedajesz kilka rzeczy dla normalnych ludzi, to jest retail. To retail sales associate to jest po prostu ktoś, co ci pomaga w sklepie, żeby coś znaleźć i też przeważnie pracuje jako kasjer. Numer 7 to jest stocking associate. To stock chyba znaczy, żeby zaopatrzyć. Nie jestem pewny, czy to jest poprawne. To stock the shelves. Oni napisali tutaj, aby zaopatrzyć półki. To znaczy, że jak pracujesz, powiedzmy w Biedronce, albo w jakimkolwiek sklepie, w Walmart, to w nocy przeważnie ci pracownicy przechodzą i patrzą, gdzie są puste miejsca na półkach i potem tam dodają inne produkty. To jest stocking. I stocking associate po prostu ma taką pracę. Numer 8. Laborer. I laborer bym przetłumaczył jako pracownik albo ktoś, kto pracuje fizycznie. Tutaj napisali, a laborer works at a construction site and finds efficient ways for completing physical tasks. They assist with cleaning and moving debris and help load and unload material. They review construction plans to find practical ways to finish tasks. To mniej więcej znaczy, że ci ludzie pracują na budowie, ale robią najgorszą pracę, że oni pracują bardzo fizycznie, oni nie mają tak naprawdę żadnej kwalifikacji, po prostu, nie wiem, łamią kamienie, albo kopią dziury, albo coś takiego. To jest laborer. Numer 10. Customer Service Representative. Ja nie wiem, czemu to też dodali, dla mnie to brzmi jak Sales Associate albo Cashier. I to jest mniej więcej ktoś, kto pracuje z klientami i w jakimś sklepie albo w jakimś biznesie i prawdopodobnie im coś sprzedaje i chyba tyle. Numer 10. Office Clerk. Office Clerk to jest, nie wiem, jak sekretarz albo coś takiego, że ktoś, kto pracuje w biurze, oni odbierają telefony i powiedzmy
że oni nie są managerem, że jak przychodzisz tam do jakiegoś biura i rozmawiasz z kimś, to oni z tobą rozmawiają i w Polsce, bo wcale tego nie robimy, w Polsce to oni biorą taki stempel i tak, ja nie wiem czemu ludzie to jeszcze robią w Polsce, czy żyjemy w czasach średniowieczach albo coś takiego, czemu jeszcze macie stemple, że o, może powinniście mieć taki wosk i tak wylejecie ten wosk i potem takim stemplem, czemu to jeszcze robicie? To jeszcze istnieje? To jest office clerk. Numer 11. Administrative assistant. Administrative assistants oversee the management of executives' calendars and travel arrangements. They create presentations based on industry research and order office supplies for employees. To znaczy, że powiedzmy pracujesz dla jakiegoś prezydenta albo jakiegoś CEO i ty jesteś jego asystentem albo asystentką, to jest to. Administrative assistant, że to jest po prostu ktoś, kto pomaga jakiemuś managerowi. Numer 12. Line supervisor. A line supervisor, formerly known as a first line supervisor, gives directions to manufacturing employees to aid them in producing goods. Supervisors oversee the execution of the production process set forth by project managers and engineers. Znaczy, że jak jest jakaś fabryka i coś produkują, to jest ten taki pierwszy menadżer, że on pracuje z tymi pracownikami, którzy coś tworzą. Nie jestem pewny, ale jakbym musiał zgadnąć, to bym powiedział, że takie prace pewnie są najbardziej popularne tam, gdzie produkują jedzenie. Bo oprócz jedzenia to dużo nie produkujemy w Stanach. Numer 13. Medical assistant. I oczywiście medycyna to jest dużym biznesem w Stanach. Jak chcesz mieć dobrą pracę w Stanach, to znaleźć sobie pracę, która jest związana z medycyną, ze służbą zdrowia. I wtedy zawsze będziesz miał pracę, zawsze będziesz dostawał dosyć dobre pieniądze i to jest solidna praca w Stanach. A medical assistant schedules appointments for patients and greets them once they arrive at a medical facility. They draw blood, give vaccines if a patient is due for one, and provide instructions to patient about medical procedures they're having. To jest mniej więcej ktoś, kto ci pomaga, kto może pomaga lekarzowi i robi takie proste rzeczy. Numer 14. Construction worker. I construction worker to jest ktoś, kto pracuje na budowie, ale chyba ma te lepsze prace i przeważnie operuje z takimi dużymi maszynami, ale nie tylko. Numer 15. Bookkeeper. A bookkeeper, z tego co rozumiem, to jest księgowa. To jest ktoś, kto pracuje dla jakiejś firmy, dla jakiejś dużej firmy i oni im pomagają, żeby wszystko było poprawne i legalne chyba. I też wysyłają faktury i takie rzeczy. Numer 16. Mechanic. Chyba nie muszę tego przetłumaczyć. Mechanik. Chyba wiecie, co to jest. Numer 17. To jest carpenter. Carpenter to jest to, co Jezus był. Jezus był carpenter. Znaczy, że on tworzył coś z drewna. On robił stoły albo coś takiego, krzesła. To jest carpenter. Chyba w Polsce to się mówi stolarz. Numer 18. To jest electrician. Nie jestem pewny, jak się mówi electrician, ale to jest ktoś, kto pracuje z prądem. Numer 19. Registered nurse. Registered nurse to jest tak jak najwyższa pielęgniarka. To jest tak jak wyżej niż registered nurse, to chyba nie może być, ale może się mylę. Ale to jest po prostu normalna, zwykła pielęgniarka. Numer 20. Marketing specialist. I to jest ktoś, kto pracuje w marketingu i jest specjalistą. I oni pomagają, żeby jakieś duże firmy lepiej coś sprzedawali. Numer 21. Police officer. Dawniej się mówiło policeman, ale teraz, wiesz, policeman to jest facet, to kobiety nie są men, to teraz mówimy police officer, bo kobiety też mogą być police officers. I to jest policjant, police officer. I muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, że w Polsce jest bardzo dużo policjantek. One są takie seksowne też, tak wow. W Stanach bardzo rzadko widzisz, żeby kobieta była policjantką. Się zdarza oczywiście, ale w Polsce czasami chodzę po ulicy i jest cała grupa policjantek. I one wyglądają, ja nie wiem, jakby wychodziły na jakiś wieczór panieński. Są takie, wiesz, szczupłe, seksowne, tak ładnie ubrane, tak
dopasowane ubrania, tak jak mają makijaż zrobiony i paznokcie. I jest tak pięcioro tych policjantek i on tak ze sobą gadają, tak, czy ty słyszałaś, co Zbyszek robił? Hihihi. Okej, może nie tak, ale wiecie, o co chodzi. To było, byłem tym zaskoczony. Numer 22. Truck driver. To jest ktoś, kto jeździ tirem. Numer 23. Operations manager. An operations manager creates hiring procedures and training benchmarks for new employees. They examine company processes to improve the performance and the quality of work from employees. To jest chyba związane z human resources. Nie jestem pewny. 24. Lawyer. To znaczy prawnik. I numer 25. Software developer. To jest ktoś, kto... Chyba tak się mówi w polsku. Software developer, albo coś takiego. Developer, software developer, może? Nie wiem. Developer miękkiego wearu, he? I nie jestem pewny, ale myślę, że dużo takich ludzi, którzy pracują w IT w Stanach, nie są ze Stanów. Myślę, że IT jest bardzo typowe w Polsce i normalni ludzie pracują w IT w Polsce, ale w Stanach... nie. Jak pracujesz w IT, to jesteś największym nerdem na świecie, że prawdopodobnie nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi, że tak się boisz ludzi i ludzie się z ciebie śmiali, jak byłeś w szkole. Prawdopodobnie. Nie każdy oczywiście. Amerykanie mogą gadać. Oni mogą ci coś sprzedać, ale żeby byli mądrzy, żeby znali się na chemii, biologii, nauki, z matematyki, nie. Tylko jak jesteś największym nerdem i potem nie jesteś cool. To dzięki, że obejrzałeś ten odcinek. Wiem, że on jest długi. Daj znać, czy było ok. Daj kciuka do góry, napisz w komentarzach i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.